Cześć, mam na imię Marcin. A dwa, kto ci dziobał? Kto ci dziobał? Junior oczywiście. Junior! Kurde, pozdrów go ode mnie. Słuchaj, masz coś masz fajnego w głosie i niekoniecznie dzisiaj pokazałeś wszystkie swoje możliwości, bo było troszeczkę niepewnie momentami, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Masz naprawdę duży talent, masz dobrą barwę, masz wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby kiedyś naprawdę fajnie śpiewać i być fajnym artystą. I dlatego nacisnęłam. Dziękuję. To jest takie słodkie, jak taki byku się denerwuje, jak mały chłopiec. To jest strasznie słodkie. Cholera. Nie, naprawdę. A uważam, że masz zajebistą barwę. Będę lepsza od Ani, naprawdę. I dlatego wybierz mnie. Dobrze? Dziękuję. Nie, świetnie. Wiesz co, bardzo fajna barwa, jakieś tam delikatne niedociągnięcie, ale moim zdaniem. No, ale posłuchaj, czekaj, spuentuję. To jest właśnie to, co ja nazywam pierwiastkiem ludzkim i ty to miałeś w głosie, nie? Czyli... On jest dopuszczalny. No i dokładnie, i w granicy, i to było bardzo fajne. Ja się cieszę, że ty zaśpiewałeś i mi się naprawdę podobało i bardzo mi się podobają twoje dziargi. Moc. Popatrz. Czy to nie jest przyjemne, jak takie derby się odbywają tutaj? Wyścig w twoim kierunku. Ja od początku wiedziałem, że my się znamy. I mogę. Się? Oczywiście, spotkaliśmy się na scenie wielokrotnie. On nie ma prawa mieć żadnych tutaj obaw, trem i tak dalej. Ten chłopak umie znacznie więcej niż to, co zaśpiewał dzisiaj. Więc. Wiesz, to gdzie się poznali? To super. Coś. Gdzie, na jakiś Nie, no kurczę, przecież Marcin śpiewał u Patrycji Markowskiej od wielu lat. Kurde. Nie, no stary. Nie, no, ale go sprzedałeś. Ty jesteś, no. No, ty, no kozak, tak? Także ja po prostu chyba niczego więcej bym cię nie nauczył, no. Czuj się tak, powiem Wałęsą, czuj się tak, jakbym wcisnął ten guzik, bo nie wcisnąłem go tylko dlatego, że wiedziałem, że tutaj możesz mieć znacznie lepszą szkołę niż u mnie. Zresztą, co tu gadać, no. Ty już umiesz wszystko. Nie, ale dziękuję. Ale byłoby mi głupio, gdybym nie wcisnęła. Byłoby mi tak głupio, że po prostu, słuchajcie, chyba bym nie przyszła tu jutro. Jak Boga kocham. Nie, ja uważam, że w takich momentach to nie można nie wcisnąć, bo no nie. Ty jesteś niezaprzeczalnie utalentowany. No, po coś tutaj jesteśmy w końcu. No. Musimy Fajny. Takie rzeczy zauważać. No dobra. Teraz to wybierz. Rafał. Ale to tutaj była bardzo ciężka. Dziękuję ci bardzo, Jezu. Zajebiście, damy radę, damy. Mój Cian! I znowu na literę M! Jak się nazywa? Marcin!
Marcin! Brawo! Same dobre rzeczy usłyszałeś. No, to tak się składa, że no, w 100% nie jestem zadowolony z występu. Dlaczego? Wiesz co, nie pierwszy raz występuję na scenach, ale mimo wszystko atmosfera się tak udziela, że stojąc, oczekując na wejście... Egzamin powiedział. Serducho po prostu tak waliło, że nie mogłem się opanować, ale jak już stanąłem, jak zobaczyłem w pierwszym rzędzie swoich najbliższych, to mnie użyło i wymyśliłem sobie, że śpią dla nich po prostu. Nie? Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.